Tato, musimy w końcu kogoś znaleźć. Marta niedługo rodzi i idzie na macierzyński. No przecież tu Saigon będzie. No tak, zapomniałem o tym. A dobrego spedytora to teraz ze świecą szukać. Pokaż, kogo tam masz. No, patrz ten. 5 lat u Niemców, 15 na rynku. Z doświadczeniem, kontaktami. I zaburzeniami psychicznymi. Przecież on może nam tutaj zrobić jeszcze większy Saigon. A kto dopychał widlakiem tira, a później dopiero przeczytał, że tam były laptopy, co? Większy Saigon niż ty robisz, to nikt by nie zrobił. Odważny typ, skoro o tym napisał. Szanuję. Jest jeszcze rys motywacyjny. Praca w dużej korporacji mu nie służy, szuka czegoś mniejszego, woli rodzinną atmosferę. No wypisz, wymaluj u nas. A jak ty sobie wyobrażasz jego pracę z ludźmi? A co będzie, jak wpadnie w szał, zacznie wszystko niszczyć albo zrobi komuś krzywdę? Przecież on w jednej chwili może być spokojny, a za moment... Macie ze sobą coraz więcej wspólnego. Maciek, ten facet jest pod kontrolą specjalisty. Bierze leki. Wie, kiedy czeka go gorszy moment albo przychodzi atak. Tu pracuje 12 osób. Powie nam, jak powinniśmy się zachowywać. Przynajmniej czegoś jeszcze się nauczysz. Tak? Jeśli masz wątpliwości, czy twój zespół będzie potrafił współpracować z pracownikiem z niepełnosprawnością, zawsze możesz zorganizować szkolenie, na przykład z pomocą organizacji pozarządowej. Możesz także poprosić nowego pracownika, żeby poinstruował kolegów, jak powinni reagować w sytuacji, gdy jego stan się pogorszy. O tym, czy stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy, informuje cię lekarz medycyny pracy. Osoba z niepełnosprawnością, tak jak każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, wcześniej przechodzi badania i dostaje orzeczenie dopuszczające do wykonywania danej profesji. Dobrze, dziękuję ślicznie, pozdrawiam. A niekończące się zwolnienia? A co będzie, jak będzie musiał pojechać na terapię? Miesiąc będziemy bez spedytora? A co jeśli złamiesz nogę? Przez miesiąc nie będziemy mieli kierowcy, tak? To jest praca z ludźmi. 20 lat robię w tym interesie. I codziennie się zastanawiam, co mnie czeka. Czy ktoś zachoruje, czy spłynęły faktury, czy towar dojechał. Musisz zrozumieć, że zawsze coś się może stać, a jego niepełnosprawność niczego tu nie zmienia. Zresztą mogę wziąć kogoś do przeuczenia. I tak planowałem wziąć jeszcze jedną osobę. Wtedy młody na chwilę go zastąpi na jego stanowisku. A powiedz mi, skąd ty weźmiesz pieniądze na tego młodego? Spokojnie, weźmiemy dofinansowanie z PFRON-u na spedytora z niepełnosprawnością i wszystko nam się skalkuluje. Chcesz w to wejść? Na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością przysługuje dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika. Jeśli osoba ta ma schorzenie specjalne, np. zaburzenia psychiczne, jej pracodawca otrzymuje dodatkowe 600 zł. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni w roku. Może też skorzystać ze zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni. Takie zwolnienie przyznawane jest w konkretnym celu, np. wykonywania zabiegów leczniczych lub usprawniających,
wykonania specjalistycznych badań czy naprawy, bądź uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego, jeśli tych czynności nie można wykonać poza godzinami pracy. Zgoda. Ale najpierw go dobrze przemaglujemy. Dobrze. Zadzwoń do niego, niech przyjdzie i okaże się, z kim mamy do czynienia. Przecież on w każdej chwili... Zresztą mogę kogoś wziąć do przyuczenia. Koniecznie musisz wykonać. Halo?